Wydaje nam się, że jako SLD mamy pełne prawo do tego, by mówić o tych wydarzeniach, ponieważ z rąk szaleńca na wyspie Utoja zginęło 86 młodych ludzi, którzy są polityczną rodziną związaną z SLD, z Federacją Młodych Socjaldemokratów. Jak Państwo za chwilę to się przekonają, Polska nie jest również wolna od takich przejawów ekstremizmów, którymi rząd do tej pory się nie zajął. I o tym o szczegółach powie najpierw pan poseł Marek Balicki, potem pani szefowa Federacji Młodych Socjaldemokratów Paulina Piechna-Więckiewicz, Łukasz Naczas, również o tych szczegółach. Z nami są jeszcze także przedstawiciele młodzieżówki SLD. Bardzo proszę, pan poseł Balicki. Witam Państwa. Byliśmy zszokowani, poruszeni. Ciągle jeszcze jesteśmy zszokowani tym, co się wydarzyło w Norwegii, w Oslo i na wyspie Utoja. To dramat, tragedia, która dotknęła poszczególne osoby, rodziny, ale również całe społeczeństwo norweskie, a także norweskich socjaldemokratów. Wiemy dzisiaj, że sprawca był sympatykiem ekstremistów prawicowych i zastanawiamy się, dlaczego do tego typu tragedii mogło dojść? Czy u nas w Polsce też nie obserwujemy zjawisk, które mogą niepokoić? I widzimy od wielu lat coraz większe przyzwolenie dla ekstremistów, dla ekstremizmów prawicowych, dla treści nawołujących do nienawiści, do przemocy, które pojawiają się w internecie, nawoływania do nienawiści z pobudek rasistowskich, obecne na stadionach piłkarskich. Publikowane są w języku polskim wspomnienia weteranów SS Viking i gloryfikujące działania tej zbrodniczej formacji. Mamy strony internetowe i zastanawiamy się, czy w Polsce nie należy wzmocnić działania, które by te zjawiska ograniczały. Bo wiemy, że kontekst, podłoże takich dramatów właśnie dokonuje się dzięki temu, że treści ekstremistyczne są tak wszechobecne. Przypomnę, że w ubiegłym, na poprzednim posiedzeniu Sejmu Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił w pierwszym czytaniu nowelizację kodeksu karnego, która ma wprowadzić penalizację za nawoływanie do przemocy z każdego powodu, w każdej sytuacji. Władze polskie, rząd polski, jak się okazuje, nie podejmuje wystarczających działań do tego, żeby treści, które pokazują się w internecie, zostały z niego usunięte, a nawołujące do przemocy. I myślę, że o tym powiedzą koledzy. Teraz proszę bardzo. Paulina Piechna-Więckiewicz. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałabym zacząć od kondolencji dla rodzin naszych kolegów i koleżanek oraz rodzin ofiar, które zginęły w Oslo. AUF, czyli Młodzieżówka Norweskiej Partii Pracy, jest zrzeszona razem z Federacją Młodych Socjaldemokratów. ECOSI to jest Europejska Młodzieżówka Partii Europejskich Socjalistów i VUSI to jest Światowa Młodzieżówka Socjaldemokratyczna. 22 lipca na wyspie Utoja zginęło wiele naszych koleżanek i kolegów. Nienawiść pokazała chyba swój najgorszy wymiar. Nienawiść na tle politycznym. To byli nasi koledzy i koleżanki. Jesteśmy zszokowani do tej pory. Myślę, że jeszcze długo będziemy o tym rozmawiać. Bardzo młodzi ludzie zginęli najprawdopodobniej dlatego, że mieli takie, a nie inne poglądy. Chcielibyśmy, żeby nigdy już, nigdzie nie doszło do takiej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby cała Europa stała na straży tych wartości, o których mówił premier Norwegii w swoim przemówieniu bezpośrednio po tych wydarzeniach. O tym, że mimo wszystko Europa musi być dalej tolerancyjna, otwarta, żeby los tych osób, które zginęły w piątek, i to, co się z nimi stało, nie stało się przyczynkiem do wojen ekstremistycznych na terenie Europy, tylko do przemyśleń o tym, że Europa musi trwać na straży swoich wartości Unii Europejskiej. Czyli jeszcze raz powtórzę, przede wszystkim demokracji, otwartości i tolerancji, bo takie właśnie wartości wyznawały nasze koleżanki i koledzy, którzy na tej wyspie zginęli. Dziękuję bardzo. I Łukasz Naczas.
To muszę powiedzieć, że rzeczywiście my jako młodzieżówka wielokrotnie z naszymi koleżankami i kolegami byliśmy na tego typu obozach i to my również moglibyśmy być w takiej sytuacji. Dlatego wczoraj zrobiliśmy taki delikatny resume tego, co się dzieje w internecie, jeśli chodzi o przemoc. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć na naszą prezentację. Różne organizacje skrajnie prawicowe funkcjonują w internecie tak, jakby nie przestrzegały w ogóle kompletnie prawa. Wielokrotnie są to strony internetowe posadowione na serwerach poza granicami naszego kraju. Ale to nie jest powód do tego, żeby nie ścigać tego typu zachowań. Proszę zobaczyć kolejne akcje, które były szykowane właśnie w internecie, które nawoływały po prostu do nienawiści i radykalnych rozwiązań. Ostatnia sprawa również pana Jana Tomasza Grossa też znalazła swoje odzwierciedlenie. Ale chciałem się zatrzymać tutaj dłużej. Szanowni Państwo, znana strona RedWatch Polska nadal funkcjonuje, tym razem na serwerze zupełnie innym, gdzieś w Ameryce. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zareagować, powinno jasno wygrać tą całą bitwę, a nie tylko walkę. Tu walka zeszłoroczna niestety została przegrana. Tam nadal są nazwiska, tam nadal są adresy osób lewicujących o danych poglądach, które po prostu trzeba ścigać, bo tak właśnie nawołują autorzy tych stron. Kolejna strona internetowa to Blood and Honor. Tutaj też mnóstwo języka nienawiści, mnóstwo informacji o bezpośrednim jakby rasizmie. My apelujemy dzisiaj do rządu, żeby zajął się tymi sprawami, tak, że tak powiem, do końca, żeby doprowadził do sytuacji, że tej nienawiści, takiej oficjalnej w internecie, właśnie w polskim wydaniu nie będzie. To właśnie te strony internetowe mogą doprowadzić do tego typu rozwiązań, które były w Norwegii. Mogą nawoływać do tego typu rozwiązań. Musimy zrobić wszystko i szczególnie apelujemy tutaj do rządu, żeby nie stał bezczynnie, tylko wygrał bitwę z ksenofobią, z rasizmem w internecie.